Halo, halo, nadszedł ten czas, że nagramy dla was Yasuo. Nie wiem czemu, ale wszyscy tą postać chcą zobaczyć, więc wyjdę naprzeciw i ją nagram. Miejmy to z głowy już. Ja oczywiście main Yasuo, czasami gram po nocy, jak nikt nie patrzy. Off stream, tak naprawdę. Ale się nie przyznaję do tego. Ale dzisiaj się przyznałem w sumie, no to już wyszło lipa. Dobra, co turny Conqueror oczywiście, a drugie czerwone drzewko leczenie. Wiadomo, że skusie leczymy jak powalnie, czyli Akali gramy na Akali, no okej. Okay. A też się sporo leczy, ale jakoś damy radę na pewno. Nie wiem, jakoś. W sumie fajnie by się nauczyć grać tym Yasuo, bo są takie matchupy, że jak czasami się go piknie w jakąś postać specyficzną, to się po prostu wygra grę solo. A to daje dużo. Teraz się w maga zamieniam na chwilę. Warto używać tych speli, bo leczymy się z nich. Mało, ale coś tam się leczymy z tych runek właśnie, co mówię. Chcesz się pobawić, Akali? Ora, Hila ma co? Nie wiem, czy ją zabiję przez tego Hila. Dobra, zabiło. Co to? Dobra, wolę ją teraz zabić, bo potem się nie zabije nigdy, bo będzie miała mgłę, więc. Fajne Yasuo, fajne wam się podobały. Super postać. To jest jedna z tego koszyczka postaci, o których wam już cały czas ostatnio mówię. Te one są popularne, te postaci, bo one są bardzo fajne do oglądania, jak właśnie są do przodu. Czyli bo są obrzydliwie silne, jak są do przodu. Ale bardzo słabo się ogląda, jak są troszkę w plecy, dlatego nie jestem fanem tych postaci. Ale. Od czasu do czasu można pograć, nie? Nic się nie stanie złego. Tylko ja wam powiem, na ten sezon sobie musiał jakieś piki przygotować. Coś tam niby mam, ale tak bez szału. Po wojaku ta Akali znowu jakaś. Oni mają pataponego w dżungli. Ciekawe jak to działa, jak on we mnie daszuje, ja w jego. Raczej on jego wygrywa, bo. No, on mi po prostu nie działa wtedy mój dasz, tak mi się wydaje. Ładny ten skin do Akali też jest. To jest ten. Czerwony księżyc. No wjeżdżaj, wjeżdżaj. Ładnie się liczymy, nie? Z tej runki. O, trafiłem. Wychodź. Już sporo zmniejszyli już ten. Długość tego, tej chmurki, a dalej to się, czy wydaje się to nieskończoność. No nie mi wydaje się, patrzcie, z tym sustainem na mnie. Ja tylko z Q na linii spamuję. Z każdego Q się tak leczę, plus każde Q zadane w nią. Muszę na niej mapę patrzeć, bo teraz jest dobry moment, żeby na gangersa przyszedł ktoś. Dobra, expa traci, mi się to podoba. No iść naokoło lepiej, cię tędy nie przepuszczę. Sama tam wlazła do tej dziury, no na co naliczyła? Trafiła nam znowu. Możemy cofnąć, już nie będziemy jej tak gnębić. Ja mam na tego, na jedyny przedmiot, który potrzebuję, czy crit item. Co mógłbym zaostać? Dobra, o nie, koń idzie. No, koń to tak nie działa. Czy troszkę mnie spizgał, ale no, w sumie potkę wypiję, można się bawić dalej. Nie chcę wracać, bo nie chcę z levelem za bardzo stracić. Albo jeszcze gdybym teraz wrócił, to ona mogła mieć szóstkę przede mną. Nie mam mgły teraz. Koń znowu. Ja mam Conquerora w sumie. Fajna postać. Tak się ma się miniona dobić, ale tam chyba z tyłu miniony dobiły i mnie to uratowało w sumie, bo inaczej bym się Q skończyło ulepszone. Nie wiem czy widzieliście, miałem piątkę, ale miałem Q naładowane. Coś tam dobiło minionka i hajs dostałem.
A, cóż. No i co, no i siadź, niech skończy za 10 minut znowu. Co ja mam, nie zabijać tym Yasuo? No jak już gram tym Yasuo, to sobie pozabijam nim, nie? Chyba, że jakiś build śmieszny zrobimy. Wiadomo, że to nie są diamenty, nie jest to moje główne konto, ale no sorry. Chociaż w sumie, ja mogę go wziąć w sumie na diamenty. Ciekawe jak by mi poszło. No, dobra, to jeszcze raz spróbuję go nagrać na diamentach w takim razie, jak będzie okazja. Tylko nie w placementach, po placementach, proszę. A bo teraz jeszcze w presezonie? Ja nie słabo gram, nie, znaczy nie znam tych, może znam parę nich mechanik dobrych, ale no brak mi tego takiego przyzwyczajenia bohatera, ja to nazywam ładnie. Żeby wiedzieć co zrobić w danej sytuacji i tak dalej. A na razie 3 kile z 4 są moje jedynie. To solo zrobione, więc drużyna sobie nie radzi. Znaczy nie radzi, też nie ma tragedii, nie, ale no. Ej, ja wam powiem, że z tą runą jest super do leczenia. Trafiona. Bo to widać jak traficie, nie? Cekcal, ta animacja ma fajna, Akali, w tej chmurze. Fajnie to wygląda, jak tak wyskakuje z tej chmury, co się dzieje. Możemy iść na dół się przejść. Nie odpalajcie tego, jak idziecie na tego, na... Jak schodzicie z mida, bo to widać wtedy. Oni chyba też to widzą. No, chyba to widzą. Czyli trochę lipa. No nic, to wracamy na mida, nic nie poradzimy. Jest Sion na koło, na Jaxa na górze. Nie, stracę go. Nie, nie stracę. To jest też fajnie, bo Kuma mały cooldown, więc jesteśmy naprawdę... Myślałem, że będzie uciekać tam. W sumie Zerko, nie wiem, czy ona mnie nie porobiła, bo strasznie dużo straciłem HP na turecie. W ogóle nie żukuję ta Akali. Nie, nie dajmujmy jej. Ten końcą bez E wjechał na to minie? Naprawdę? Tak mogę wierzyć, jak zawsze wiem, że mam miniona jakiegoś z tyłu do ucieczki. Przeciwnego miniona oczywiście. To mi się podobało w tym Yasuo zawsze. Jeżeli można było coś takiego robić. W ogóle za to nie byłeś spanishowany, bo wbiłeś głęboko, ale zaraz sobie wróciłeś z powrotem. Mago? Czemu on tam w miejscu skoczył? A, bo to Hikari mu odpalił. Kurde, jak on z tego wszaka doleciał? Tam Akali idzie, tam powinienem zejść. No dobra, ucieknie po drodze. Ja sobie wezmę te plejty. Sobie dzisiaj nagrywam, piątek jest. I chyba za parę godzin te startują. Nie wiem, czy już to mówiłem, chyba mówiłem już. Jest CS, nie? Te nowe teraz, jestem ciekawy. Bo to nowy format teraz jest, w Europie przynajmniej. Więc warto pograć. O, Gragas from Silver napisał, w końcu Yasuo. Gragas from Silver. Może taką nazwę zrobić sobie. Gragas from Silver. Nie Gragasem jeszcze tylko gra, jak. Nie, ja bym umarł po prostu z nudów. Ta gra czasami tak się już wydaje zbyt bardzo nudna, a jeszcze jakbym miał tą grać tą samą postacią, dobra katapulta.pl. To już by była tragedia po prostu. Myślę, że jakiś śmieszny build zrobić, ale nie, Yasuo się nie da zrobić śmiesznego buildu. Apę Yasuo pod E można zrobić, ale to ma strasznie mały przyczyn, bo wiem, że bo kiedyś próbowałem, musicie mi uwierzyć. To wcale takie superowe nie jest. No teraz zejdę, teraz już jestem praktycznie może nie niezniszczalny, ale mam bardzo dobre obrażenia na ten moment. Ciężko mnie porobić. Tylko Jax mnie może praktycznie zniszczyć, ale to dzięki temu, że Jax jest super ziomkiem do walki 1 na 1. A tak to raczej każdego rozwalę. Report Akali, dżungle top, please. O, mi na bocie wygrywają. To ziomek jak wygrywasz, to rusz dupsko z tego bota, zamiast pisać tylko swoim sojusznikom wiadomości. Widzicie, że ja widzę, że mój bot przegrywa, chciałem zejść, no ale fakt faktem no, wizję mają tam dobrą. Nie dali się nabrać. O, sfeszowała. Da się to sfeszować, naprawdę?
A się nieźle porobiło. Nie wiem, czy moje Q trafiło po tym flashu. Zergi się opłaca zaczynać, nie? Bardzo często, bo wtedy on dostaje tą przebitkę. Jezu, nie wiem, po co, czemu taki ma bonus, ale chyba jak zergi wchodzi, on tego dostaje tej przebitki. 50%, o kurde. No to na pewno się opłaca zaczynać zergi. Dobrze, mówię tak, że 15 sekund? Nie wiem, bo ja jestem jakiś dziwny, muszę zobaczyć. Nawet nie znam postaci, ale poradnik do niej nagrywam, kapa. Nie, to nie jest poradnik, nie traktujcie tego poradnik tylko jako postać dla was do nagrania. Mogę iść dołem. A, ten Rengar też jest sfidowany już. No mamy takie postacie niestety i my i w teamie, które są bardzo snowballowe. Nie wiem jak ten Jax na topie tak spierdzielił. No, nawet mi się postać zatrzymała. No nie, Merki niestety 8 sekund. Mógłbym w sumie podjechać, ale pewnie bym umarł i bym oddał shutdowna. A to było ciekawe teraz. Wejdzie kryt? Wszedł niby. W sumie mogłem wjechać. Ale on został, mi teraz miniony. Gdzie są miniony? Nie zrespiły się jeszcze. To nie ma sensu. Zobaczcie, oni się nie boją. Jin tu przyszedł jeszcze. Chyba już trolują. Gdzieś jeszcze ten będzie, nie? Trafiłem go. Nie no, wejdzie no. Mogę E rzucić, przez co nie umrze, no. Umrę. No, myślałem, chciałem kujek najszybciej, żebym nie mógł nic wykastować już. Ale trzeba było rzucić samo. Oj. Ku, nie ma many. No, to jest z tyłku. Chociaż ten by go mógł dobić, Cinderhack by go dobił, jakbym stał na ryju, moim zdaniem, no. Mógł mu na twarzy sobie, miał 30 HP miał ten Jax. Nie wiem, co, czemu tak tutaj ludzie takali z tym Garriem, też czemu oni nie cofnęli do bazy, tylko chcieli mnie zabić. Nic nie mieli, już mieli wszystko na cooldownie, a dalej się bili. No teraz okej, okay, rozumiem, bo przyszedł ten, ale umrze. Jak nie, to umrze od formy. On level up dostał ten sam, czy mi się wydawało? O ja, pierdzie, ja mam swój full beat już, mam panie i panowie. Teraz Yasuo się robi głupi w tym momencie. Szczególnie głupi, że to jest 14 minuta, ja już mam te dwa przedmioty, które są kwintesencją tej postaci. Boże, jak się bawi z tym Hecarimem. Nie dolecę tam. Ale on R-kę zużył, nie? Na midzie, więc może mu teraz skakiwać. Z cooldownu dopiero. I się też ankedy nagrałem na łeście, więc jak się oczekujcie odcinku. Może jutro wrzucę. Takie se były. W tym presezonie jakoś tym ludziom nie zależy. Ten koleś też to makali, nie tak jakby do montażu tylko robił te skoki, tak mi się wydaje. Fajnie, to ciacham w tym cieniu, podoba mi się to. No, naładujemy sobie formę, jak są na tych, na... miniony, żeby mnie nie zauważyły, bo idą właśnie teraz tędy. O, teraz mnie już nie będą widzieć. Szkoda, że przez to moja drużyna umarła, ale... czasem się tak zdarza. Dobra, robimy ich. Mi się to podoba, no. Dobra, muszę tak zagrać. Co? Nie. Dobra, ja czekam na strzał jakiś. On się tu kręci. Ktoś tu przyjdzie w końcu? No, przyszła Akali. Ja jeszcze do... Ależ... Nie powiem co. Dobra, gdzie ten Jin ucieka? Mamy go. No gonitwa trochę z nim była, ale...
Ładnie tak, a i teraz ładnie zagra, bo pomyślała, bo gdyby tego nie wzięła, no ale tak ten Jhin umarł, nie? Ale gdyby tego nie wzięła, to nie miałbym przeskoczyć, żeby Jhina złapać. I mógłby jakoś uciec, no ale już tyle się, tutaj chyba się 20 sekund się patrzyliśmy na siebie. Ja stwierdziłem, że w końcu przyjdzie i ktoś go zamknie, bo on był z góry na przegranej pozycji, nie? A jakby ktoś mnie zamknął, to ja sobie z nim poradzę, tak jak widzieliście, tak, Akali, no. A poradzę sobie tylko dlatego, że jestem sfidowany. Teraz chyba staraka ludzie składają na Yasuo, tak mi się wydaje. No my nie będziemy, może pod full obrażenia pójdziemy. To już nam starczy za tak speedu na pewno, z tego co pamiętam. Więcej nie potrzebujemy. Ile masz cooldown? No. Jedną sekundę cooldownu, Maku, super. Czemu maga nie zrobią, któremu się skaluje cooldown na jego głównym obrażeniach, nie wiem, z AP na przykład, o. Niech zrobią takiego maga. Na przykład Syndra, jakbyś tak skalował. Idziemy poskakać, zaraz jakieś playsy zrobić. Ja jestem szybki. No tu jest ich dużo. Uciekamy. Kurde, myślałem, że to... O nie, spieprzyłem Walla. Tak powinien uciec. Dobra, nie ucieknę jednak. Jednak nie ucieknę. Dobra, to było tragiczne. Myślałem, że on atakuje we mnie ten Jhin, a on mi ona atakował. Znaczy nie, myślałem, że animacja ataku idzie, dlatego Walla rzuciłem, ale to jednak nie, spierdzieliłem. Trzeba było rzucić, czekać na jego czwarty atak z Wallem. To wtedy by chyba speeda na dnie dostał. Nie, i tak by dostał, bo chyba za wystrzelenie się liczy. O, tak się właśnie kończy, no. Nawet nawet jak to było? Nawet bohater kupa, jeśli... Potworów... Nie, nawet... Ale to spaprałem. Jak to było? Nawet bohater dupa, jeśli rycerzów kupa? Nie pamiętam. Jeśli potworów kupa, dobra, co ja mówię. Nawet logopeda dupa, kiedy... Brązów... Kupa, o. Można tak powiedzieć. Czy tam silverów, czy goldów, nie wiem. Oni jeszcze to kombakują, co nie jest tak przegrane. Znaczy wygrany dla nas. Ma 6-1 ten Jhin. Najwyżej przytrachautuje, bo na razie tak, wiecie, tak sobie po prostu skacze. Próbuje tą postać. No, nie wiem, jak można po dwóch przedmiotach wszystko tak zabijać na hitę. To bym jeszcze z Freshem chciał przedłużyć tego... Te moje Q, to też fajnie zawsze wygląda. Ja się tam dobrze bawię, gdyby ten Sion widzę. Oni w czterech na bota poszli. Dobra, to część druga. Lecimy. Oni teraz powinni zacząć recallować, tak mi się wydaje. Krzaczku? Co jest? Tędy poszli naprawdę? Już wrócił Jax. No to już wszyscy pewnie wrócili. O Jezu, znowu te wyprawy moje nic nie wnoszą. O, ten Engar myślał, że bardziej wysnowolił. Miał chyba 2-0, a teraz 3-2 ma. Na ten Sion uciekł jeszcze, patrzcie go. Dobry jest koleżka. No nie zdziwię się, jak ta Kali nie lubi już tego Yasuo. Pęty jakieś robimy szybko. O, na szarma nic nie poradzę. Nie ma minionów, już nie ma po czym skakać. Tankujesz mnie? Kochany jestem, ale nie, nie ma sensu. Fajna postać? Nie wiem, zacząłem się kręcić z tego kół. Ja pierdolę, ta postać jest głupiutka. Ale czego się nie robi dla widzów, kochany. Z 20 minuta, może trochę spowolnimy. Jak mi ten stun jeszcze sięgnął?
Na serio, to jak on złoży ten buty i kuwy maksuje i złoży fantoma, to jest popierdzielone, że to jest sekunda na teku. To jest tak głupie. Powinno być więcej. No nie wiem, kto to wymyślił. Tam jest zabawa jakaś, ja idę tutaj. No Makali przynajmniej przed jak nie tego Gina. A skończyło mi się. Dobry slowek, no. Rozjechana. Ma 409 movement speeda, no to jest bardzo logiczne, że postać ma tyle movement speeda bazowego. Nie wiem, no śmieszna jest ta gra. Czasami te gry w tej lidze są tak głupie i śmieszne. 16 killi już po prostu. Na dwóch przedmiotach taki rozpierdziel robię. A możemy botka złożyć. Botka i powiedzmy co jeszcze śmiesznego. Może być Gea. Do you have a skin? Nie mam skina do SU, bo nie jestem prawdziwym mainem niestety. Jakbym był prawdziwym mainem, to miałbym skina. Niestety nie posiadam. Nie, na tym, na łeście mam tego. Demonicznego, ale się nie przyznaję do tego, więc nie mówcie nikomu. I chyba tego w samo południe też mam. A to ze skrzynek jakby, co nie kupowałem nigdy. Najśmieszniejsze jest to jest morał tego odcinka, że ja nie umiem tym grać. Ta postać, grałem, raczej no, nie powiem, że nie umiem, wiem co robi, o, wiem co umiejętności robią. Ale to nie liczy się, to nie równa się umiejętność grania postacią daną. Ten Sion się bardzo dobrze bawi, to jest full tank Sion, patrzcie. I wszyscy przed nim spierdzielają i on ich zabija w sekundę. Jeszcze dla was spróbuję zrobić te combo takie. O, jakby to jeszcze... przewidział ten Karim, do tego nie wyszło. Boże, jaka buła we mnie łokieć. Może mi Guardian stanął. Powinien się wyleczyć. Ale kryt wszedł. Gruby kryty tutaj wchodzą. Nie wiem, mnie trafić, patrzcie. Jezus, dobra, niech będzie, ten jasło na razie starczy. Idę nagrywać ankiety, bo te gry tutaj to naprawdę to straszne są. Widzimy się w kolejnych odcinkach, papatki.